Cześć, Marko, witajcie. Z tej strony Hemming i ten materiał zaczniemy nietypowo, bo pytaniem. Jakie powinny być słuchawki gamingowe? Na pewno lekkie, na pewno fajnie pozycjonujące oraz dobrze reprodukujące dźwięk. I dzisiaj Wam przedstawiam Genesis Radon 800. Jedne z najlżejszych słuchawek gamingowych aktualnie na rynku i zdecydowanie najlżejsze, jakie kiedykolwiek miałem na swojej głowie. Jak wypadły w moich testach? Czy też dobrze pozycjonują oraz reprodukują dźwięk? Oglądajcie do końca, bo dowiecie się tego wszystkiego w tym odcinku. Same słuchaweczki przychodzą do nas w takim oto opakowaniu i szczerze powiedziawszy jest ono typowe dla Genesisa. To co najważniejsze mamy tutaj narysowane oraz napisane na samym opakowaniu. Najważniejsze jest moim zdaniem też to, że są one kompatybilne ze wszystkimi platformami. Macie tutaj gwarancję tego już na samym pudełeczku. I to jest zdecydowanie prawdą, gdyż możemy je podłączyć zarówno analogowo, jak i cyfrowo, dzięki czemu będą współpracować zarówno z PC-tem, laptopem, czy też smartfonem oraz konsolą. Co jest niewątpliwie ich atutem, bo dzięki temu mamy bardzo dużą wszechstronność zastosowania tych słuchawek. No dobra, tak więc czas przejść do małego unboxingu i pokazać Wam, co się znajduje w zestawie. A zestaw jest naprawdę bogaty, tak więc chodźcie ze mną. No dobra, tak więc przejdźmy do tego, co jest w środku. Oczywiście mamy nasze słuchaweczki, natomiast nimi się zajmiemy troszeczkę później. W samym zestawie, jak można było się spodziewać, mamy instrukcję obsługi, jest oczywiście język polski, za co się chwali. Kolejno mamy dwa przewody. Jest to z jednej strony przewód USB-C, USB-A do podłączenia naszych słuchawek do naszego PC w wersji cyfrowej oraz przewód USB-C do jacka czteropolowego 3,5 mm, żeby podłączyć nasze słuchawki w formie analogowej do naszego PC. Jeżeli użyjemy tego przewodu analogowego, to oczywiście słuchawki grają w systemie 2.0, jeżeli użyjemy cyfrowego, to grają w systemie 7.1, wirtualnym oczywiście 7.1. Oczywiście mamy też przejściówkę z jacka czteropolowego na dwa jacki trzypolowe, dzięki czemu będziemy mogli podłączyć osobno mikrofon i słuchawki do naszego chociażby peceta. Nie mogło zabraknąć słuchawek gamingowych, oczywiście mikrofonu. Mamy tutaj mikrofon na jacka wpinany w nasze słuchawki, jest on fajny, elastyczny i zostaje w położeniu. Jakość tego mikrofonu, o tym dowiecie się później. Bardzo fajna rzecz, to się rzadko zdarza, czyli wymienne pady do naszych słuchawek, no i w tym wypadku one są moim faworytem, bo są to materiałowe pady, a defaultowo na naszych słuchawkach są zamontowane pady z ekoskóry. Ja zalecam te. Ale to nie wszystko, bo jeszcze na koniec mamy taki superowy woreczek do transportu naszych Genesisów. Tak więc przyszedł czas na unboxing, no i jak sami widzicie, specjalnie wcześniej nie rozpakowałem, bo jak sami możecie zauważyć, one są super tutaj bezpiecznie zapakowane na czas transportu w takiej wytłoczce piankowej. Jest ta pianka bardzo twarda, więc możemy śmiało podejrzewać, że naszym słuchawkom nic się nie stanie. A teraz troszeczkę więcej na temat samych słuchawek. Moim zdaniem są one dość filigranowe i oczywiście to jest kwestia głowy, ale ja jestem z reguły przyzwyczajony do trochę większych tutaj chociażby muszli słuchawkowych i do ogólnie większych słuchawek. Co nie zmienia faktu, że są one piekielnie lekkie. To są zdecydowanie najlżejsze słuchawki gamingowe, jakie kiedykolwiek miałem w swoich rękach czy też na swojej głowie. Nie zmienia to faktu, że mamy tutaj aluminiowy pałąk, dzięki czemu będą zachowywać one swoją jakość oraz nie będą się tak łamać w przyszłości. Mamy też tutaj fajną gąbeczkę pod tym pałąkiem nad stricte głową, dzięki czemu nie uwierają one nas w głowę. Na jednej z muszli mamy oczywiście tutaj fizyczny przycisk do włączania oraz wyłączania naszego mikrofonu oraz potencjometr do głośności naszych słuchawek, również USB-C oraz wyjście jack do podłączenia naszego mikrofonu. Na drugiej muszli nie mamy nic. Tak więc przejdźmy zatem do omówienia jakości dźwięku. A więc skupmy się teraz na dźwięku, czyli zdecydowanie chyba najważniejszej kwestii samych słuchawek. I szczerze powiedziawszy, to nie wiem, czym tutaj do końca ludzie się zachwycają, bo naprawdę obejrzałem sporo materiałów przed nagraniem tej recenzji, aby nie ominąć żadnej kluczowej kwestii, jeżeli chodzi o te słuchaweczki. I szczerze powiedziawszy, bardzo dużo ludzi mówiło, że mają one bardzo potężny bas. Szczerze, dla mnie ten bas jest słaby. Nie to jest, że nie ma go jakoś specjalnie dużo, to nawet jak już się pojawia, to nie jest on zbytnio precyzyjny i nie jest on zbytnio przyjazny, moim zdaniem, dla ucha. Może to jest kwestia też tego, że ja naprawdę mam wyśrubowane parametry, jeżeli chodzi o dźwięk i sam używam na co dzień słuchawek typowych audio z
niebotycznie wyższej półki, dlatego no, dźwiękowo mnie one nie zachwyciły. No dobra, ale chemik, powiedzcie, przecież to są słuchawki do grania, to ma dobrze pozycjonować w grach i dobrze reprodukować dźwięk w grach. I tutaj jest już trochę lepiej. Okej, okay. Jak najbardziej są one bardzo, bardzo wygodne, jeżeli chodzi o użytkowanie tych słuchawek, bo są przede wszystkim lekkie. Pałąk nie uwiera, jest on bardzo, bardzo elastyczny. Oczywiście wygina się też fajnie na boki. Muszle też się tutaj fajnie dopasowują do naszych uszu, a jak już jesteśmy przy muszlach, to na dzień dobry polecam Wam wymienić te oto z ekoskóry na te materiałowe. Będzie chłodniej, będzie Wam wygodniej, więc są same plusy. Specjalnie sprawdzałem jeszcze, czy jest jakaś różnica dźwięku, jeżeli chodzi o podłączenie USB, a podłączenie poprzez jacka, czyli podłączenie analogowe. I szczerze powiedziawszy, ja, jeżeli chodzi o stricte muzykę, nie zauważyłem jakichś drastycznych różnic. Po prostu ten dźwięk jak był mocno przeciętny, tak samo był mocno przeciętny na każdym z tych rodzajów podłączeń. Jedyne co na plus, no to oczywiście to, że poprzez USB będziemy mogli skorzystać z dźwięku wirtualnego 7.1 w naszych słuchawkach. Natomiast nadal to jest więcej chyba w tym marketingu niż to warte, bo szczerze powiedziawszy, nie przekonał mnie ten 7.1, nie dał mi jakiejś realnej przewagi w grach. Mam tu na myśli oczywiście gry typu FPS-y, jak nie wiem, Counter-Strike, czy jakieś Call of Duty, czy Battlefield. I mimo, że i w programie, i w grze ustawiłem wszystko tak, jak być powinno, to realnie nie słyszałem jakiejś turbo zmiany, jeżeli chodzi o te słuchawki w formie 7.1, a w formie 2.0. Owszem, da się usłyszeć, że jest więcej tej głębi dźwięku, że gdzieś tam ktoś się skrada, ale moim zdaniem trochę brakuje precyzji. No dobrze, no to może chociaż mikrofon będzie dobry. Sami to ocencie i teraz daję Wam próbkę dźwięku z tego mikrofonu. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Teraz słyszycie mnie bezpośrednio z mikrofonu Genesis Radon 800. Sami ocencie, czy ten dźwięk jest dla Was akceptowalny, czy też nie, oraz jakbyście się czuli, gdybyście grali na przykład ze mną podczas jakiejś fajnej e-sportowej rozgrywki i ja bym do Was mówił właśnie przez ten mikrofon. To już pozostawiam w Waszej kwestii, czy Wam ten dźwięk się podoba, czy też nie. Napomnę jeszcze tylko, że dźwięk jest bez żadnej korekcji, bez koloryzacji, surowy dźwięk, tak jak reprodukuje mikrofon w słuchawkach Genesis Radon 800. No cóż, jak sami widzicie, aplikacja Genesisa jest dość archaiczna. Mamy kontrolę głośności, możemy sterować zarówno lewym, jak i prawym kanałem, jak i całością. Tutaj nie ma najmniejszego problemu, aby sobie to zregulować. Mamy tutaj częstotliwość próbkowania, zalecam najwyższą możliwą ustawić. Mamy equalizer, możemy go włączyć, wyłączyć. Predefiniowanych parę styli też jest. Działa to moim zdaniem kiepsko. Dalej mamy oczywiście efekty. Efekty, które nie wiem, czy kiedykolwiek komuś się przydadzą, więc pomijamy i idziemy dalej. No i nasz wirtualny dźwięk 7.1. Tutaj możemy się pobawić i zachęcam, żeby się pobawić. Następnie mamy X-Sync FX. To jest raczej mało przydatne dla graczy. Oraz X-Surround Max. To możemy włączyć, jeżeli chcemy naprawdę mieć ten efekt przestrzenny uwydatniony. Takie same też oczywiście mamy konfigurację głośności do naszego mikrofonu, częstotliwość próbkowania oraz możemy włączyć redukcję szumu, która działa moim zdaniem trochę słabo. Natomiast moi drodzy, pod jednym kątem te słuchawki są rewelacyjne. Wspominałem już o tym wcześniej, więc ci to uważni na pewno wychwycili, że te słuchawki są bardzo, bardzo wygodne. Na moich uszach leżą naprawdę dobrze, co teraz oczywiście widzicie. I nie izolują one jakieś specjalnie, ale moim zdaniem też nie ma sensu, żeby słuchawki gamingowe, które używacie w domu, izolowały Was jakoś przesadnie mocno. Bo gdy sobie oczywiście włączycie tutaj grę, to i tak jesteście izolowani. Więc jakieś ANC w słuchawkach gamingowych, no nie, no moim zdaniem to jest totalnie bezsensowna dopłata tylko i wyłącznie do Waszych słuchawek gamingowych. Stąd te Genesisy są super lekkie i dzięki temu będzie się Wam grać bardzo wygodnie przez długi okres czasu przy Waszym komputerze, konsoli, czy też nawet telefonie, bo tak jak już wspominałem, można je podłączyć do wszelakiego rodzaju urządzeń. Moi drodzy, tak więc czas podsumować ten materiał. Dla kogo są słuchawki Genesis Radon 800? Na pewno dla graczy, którzy użytkują zarówno komputera, laptopa, konsoli, czy jakikolwiek po prostu wielu rzeczy i nie są w stanie wszędzie podłączyć się jednym przewodem, to te słuchawki sprawdzą się idealnie. Chcą słuchawki lekkie, które będą mogli bez problemu wrzucić na przykład do worka i ten worek do Waszego plecaka, torby, czy czegokolwiek innego i iść, po prostu iść. To też sprawdzą się one idealnie. Jeżeli ktoś szuka
słuchawek, które będą dobrze wykonane, nie jakoś przesadnie super solidne, mam wrażenie, bo one są na tyle lekkie, że ta lekkość trochę tutaj ujmuje moim zdaniem solidność. I co jest na faktu, że mogę się mylić, bo kwestia tego, jak one są solidne, to pewnie trzeba by sprawdzić, użytkując dzień w dzień te słuchawki przez rok, dwa, bądź nawet więcej. Natomiast jeżeli chodzi o sam zestaw, to tutaj kolejny plusik, bo jest on niewątpliwie bardzo, bardzo bogaty. Mamy szeroki wachlarz okablowania, akcesoriów, wymienne pady na nasze tutaj małżowiny uszne, więc dzięki temu każdy dopasuje te Genesisy pod swoje indywidualne upodobanie. Natomiast dla kogo nie są te słuchawki? Na pewno dla hardkorowych graczy, którzy oczekują troszeczkę więcej od swojego sprzętu, chociaż z drugiej strony nie jest to też produkt przesadnie drogi. Oczywiście link do tych słuchawek macie w opisie tego materiału. Gorąco Was zachęcam i zapraszam do sprawdzenia opisu, bo tam macie wiele ważnych i ciekawych informacji. Dla fanów RGB też nie będą to słuchawki, bo one mają podświetlenie tylko i wyłącznie monochromatyczne, czerwone. Natomiast dla fanów marki produkt moim zdaniem obowiązkowy. Dla ludzi szukających bardzo lekkich słuchawek również produkt moim zdaniem obowiązkowy. Natomiast ja go mogę polecić tylko i wyłącznie osobom szukającym lekkich słuchawek. Jeżeli chcecie słuchawki, które będą Wam po prostu bardzo dobrze grały, to w kwocie 250 zł moim zdaniem są lepsze produkty. Tak więc tą konkluzją się żegnam z Wami już w tym materiale. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to niezmiernie mi będzie miło, jeżeli zostawicie łapę w górę oraz subskrypcję na tym kanale. I w tym filmie to było na tyle. Mówił Chemik i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach na moim kanale.